Co tam? 3 minuty przy porannej kawie, przy goleniu czy przy robieniu loków to bardzo dobry czas, żeby spotkać się z Bożym Słowem, a które jest to słowo właśnie żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, tak mówi dzisiejsze. Alleluja! Aklamacja przed Ewangelią. Właśnie Ewangelia mówiąca o czystości wewnętrznej. Pan Jezus rozmawia z faryzeuszami, o tym, którzy, czy z tymi, którzy mieli takie podejście, może nie wszyscy, ale niektórzy po prostu opierali się tylko na zewnętrznych przepisach, bardziej koncentrowali się na tym, żeby zachowywać przepisy zapisane w Torze, w prawie i wierzyli, że to da im zbawienie. A Pan Jezus chce pokazać, że owszem, Tora jest święta i to prawo, które jest, ale ono ma być po to dane, żeby przenikać serce człowieka, żeby to wnętrze człowieka przemieniało. Oni koncentrowali się na tym, żeby zachować zewnętrzne przepisy. I czasami my robimy coś podobnego, że pewne rzeczy zachowujemy na zewnątrz, zachowujemy pozory człowieka wierzącego, chodzimy nawet do kościoła, nawet modlimy się jakoś tam, odmawiamy modlitwę, bo może to nie jest modlitwa, ale odmawianie modlitwy. Chodzimy do kościoła i to jest coś takiego zewnętrznego, tak? Tylko zewnętrzny rytuał, który nie porusza serca. Ale jest jeszcze jedno takie zagrożenie, które czasami też się pojawia, niestety, i niektórzy w to wchodzą, że okej, no to skoro mam nie robić uczynków, tylko polegać na wierze, mam właśnie tak wewnętrznie być czysty, to ja wewnętrznie jestem czysty, ale na zewnątrz tego nie okazuję. No bo to nie uczynki mają sprawić człowieka, tylko wiara, nie? Tylko zobaczcie, jesteśmy jednością jako duchy, ciało i dusza. Jednym człowiekiem. Czyli to, co się dzieje w naszej duszy, dzieje się również w ciele. Pan Jezus chciał przez to pokazać taką zależność od tego, że nasze wnętrze ma być czyste, mamy być zjednoczeni z Bogiem, co również automatycznie da naszą też świętość na zewnątrz, w naszych uczynkach. My wpadamy w pewien błąd, też interpretując świętego Pawła, który mówi o tym, że nie z uczynków jesteśmy zbawieni, tylko z wiary, w taki sposób, że patrzymy na to jakoś tak duchowo, mistycznie, właśnie takim oddzielając duszę od ciała. A dzisiejszy list świętego Pawła, który czytamy, dalsza część listu świętego Pawła do Rzymian, pokazuje zupełnie coś innego. On głosi prawdę Ewangelii, prawdę, która mówi, jaki jest człowiek, jaki jest Bóg, czego Bóg od nas pragnie. I jak wczytamy się te dzisiejsze pierwsze czytanie, to zobaczymy, że tam też jest ważne to, co robimy na zewnątrz, że Pan Bóg walczy z bezbożnictwem. Bezbożnictwo, wiadomo, dzieje się też w duszy, ale dzieje się też w ciele. Przede wszystkim chyba na zewnątrz to najczęściej nam się coś mówi, że jakieś czyny są bezbożne. Czyli skoro Pan Bóg zwalcza bezbożność, czyli zwalcza złe czyny. Czyli zobaczcie, to jest taka wielka pułapka i dzisiaj wielu ludzi na to może leci w taki sposób, na taką Ewangelię. Tylko to nie jest prawdziwa Ewangelia, to jest kłamstwo, a nie prawda. I niestety, głosząc taką Ewangelię, możemy się w niebie nie spotkać po prostu. A my myślę, że chcemy się tam spotkać wszyscy, więc dlatego codziennie rano do tych świętych tekstów sięgamy. Mam nadzieję, że jakoś to was poprowadzi. Bądźcie wierni tej Ewangelii w taki właśnie też zewnętrzny sposób. To, co wyznajemy w naszym sercu, żeby miało jakieś też odzwierciedlenie na zewnątrz, czym co robimy, żeby to rzeczywiście nie było tylko takie puste gadanie, że jakoś tam we wnętrzu Pana Boga chwalę, a rzeczywiście moje życie mówi coś innego. Musi być spójność ducha, ciała, duszy. Mamy być ludźmi harmonijnymi. W ogóle świętość to jest tak naprawdę taka doskonała harmonia z Bogiem i ze samym sobą, i z drugim człowiekiem. Takie te trzy wymiary. Więc jak chcemy być święci, to bądźmy jak harmonia, która pięknie się składa i pięknie się, no właśnie, jak taka pieśń, która się pięknie tworzy i te wszystkie dźwięki ze sobą współgrają i nas zachwycają. Bądźmy taką piękną pieśnią. Niech was Pan Bóg błogosławi na ten dzisiejszy dzień. Niech was prowadzi, uświęca i pomoże wytrwać w prawdzie. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem. I pa. Świętość.